Mocna kawa, dobry kiep, strzelę przeciwnika w łeb. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Wojtas. Wróciliśmy oczywiście do Dishonorda. Troszeczkę zwiedziłem sobie okolice, żeby pozdobywać troszeczkę pieniędzy. Udało mi się ostatecznie zdobyć jakieś 100 golda. Zero itemów, czyli całą okolicę już przeszukaliśmy. Musimy teraz podreptać sobie... na mościk! Tak, żeby wyłączyć światła. Oczywiście, teraz już będę o wiele częściej używał Dark Vision. Bo to jest kurde OP. Pokazuje mi itemy. Podkreśla mi przeciwników. Kurde, no żal nie korzystać. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co to jest? Nie mogę tego wziąć. Pieniądze. Okej. Jakaś gra? Ciekawy koncept. O, przepraszam. Musiałem troszeczkę odbeknąć. Ciekawe, czy to będzie słychać. Mamy tutaj sobie przeciwników. Dzień dobry. Niestety nie mogę was zabić. Ale dobra, jeszcze zobaczmy, czy tutaj są jeszcze jakieś itemy. Tutaj są przeciwnicy. Jak zwykle do jasnej cholery. No ale czego ja się mogłem spodziewać? Muszę sobie mignąć w jak najbardziej adekwatny sposób. Bo muszę się dostać tam. Tylko jak? No dobra. Zróbmy to po innemu. O cholera. Okej, tego się nie spodziewałem. To zabolało bardzo. Okej. Szybki heal up. Aha. No dobra. Czyli musimy to zrobić inaczej. Tylko jak? Zaraz coś się wymyśli. Gdzie my ich mamy? Tutaj jest jeden pizdokleszcz. Tutaj jest kolejny. Mogę jakoś tam mignąć? Mogę tam jakoś mignąć. Tylko kurde jak. No i pstryk. Okej. Udało się. Chyba. No dobra. Gdzie ja jestem? Mogę jakoś przejść? Chyba mogę. Na pewno pozjadam szczury. Dają manę. Mogę tędy? Mogę? Mogę. Ja to jednak jestem szpachytny. Mam bardzo szpachytny plan. Obejdę ich dookoła. Nie zauważą mnie. I zobaczymy, czy mi się uda. Znajdziecie? Nie. Ale się zaraz przekonamy tak naprawdę. Uuu, itemy. Ja chcieć bardzo mocno. Co my tu mamy? Kasa, healing, healing. Dobra, no to dobra, zużyjmy tego. Dopełnijmy. Nie ten przycisk, sorry. Co my tu mamy? Kolejną notatkę. Okej. Dostaliśmy wsparcie od ostatniego szefa mafii, którego żeśmy... Nie o tyle, co wspomogli, co wykonaliśmy dla niego chyba dwie misje. Z tego, co pamiętam, i teraz nam się odwdzięczył. Wolałbym jednak chyba potki do many, a nie do HP-ka. No ale... Mogło być gorzej. Dark Vision. Cholera. Dobra. Czy ja mogę was jakoś... zdezorientować. Gdzieś tutaj chyba mogłem podnieść jakąś butelkę. Iś HB plan. Iś HB big plan. Chwe, chwe, chwe. Oczywiście na kuckach. Aha. To nie działa. Mogę się tam przedostać? Ty. I have a plan. Za niego. Tylko najpierw Dark Vision. Idealnie za niego ciapnę. Ten się odwróci. Jego uciszymy. Potem tego uciszymy. No i kurwa pięknie. O cholera! Nie. Dobra, to myślałem, że wypali, ale jednak kurde nie wypaliło. Niara. Nie ma. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Dobra.
To niby mnie atakuje, no. No come on, bro. Okej, tam podreptał. Okej, mamy tutaj temat. Okej, let's go. Shit. Wyłącza to? Wyłączę, nie wyłączę? To chyba wyłączyłem. Aha, no dobra. Nie ma tu nikogo? Chyba nie ma. Dobra, Dark Vision oczywiście. Kurde. Mogę się jakoś tam przebimbać? Ty, mogę. Okej, udało się. Trochę się nie spodziewałem, że to się może udać. Ała! No nie, czemu? Okej. Ewidentnie mi dzisiaj nie idzie. Kościół mnie prawie zone-shotował. Nie podoba mi się to. Okej. Teraz szybko tego klingniemy. I pstryk, dobranoc. Musimy tego chujka uśpić, bo on mi tutaj napsuje krwi. Co ja kurwa zrobiłem? O nie! Błagam, powiedz, że nikt nie zauważył. Okej, nie zauważył. Wyłączyłem. Jezu, o tu mi chodziło. Dobra, teraz szybkie mignięcie tu. I jego teraz udusimy. Dobra, idzie coraz lepiej. Mamy tutaj do włączenia wyłączenia alarm. Tak, jakbym go sobie teraz włączył, to bym sam sobie zwalił kłopoty na łeb. A tego bym za bardzo nie chciał. Ty, przecież ja chyba będę mógł wyłączyć tamte inne elektroniczne przewody, strzelając w nie. Dobra, zaraz się przekonamy. Nie no, ale ja chyba teraz wyłączyłem prąd. Dobra, szybkie mignięcie. Bardzo szybkie. Okej. Chodź tu, gnoju. Mamy już trzech z głowy. Kogo ja niby zwabiłem? No słucham. Nie podoba mi się to. No ale dobra, przynajmniej pułapkę wyłączyliśmy. Aha. Okej, w ten sposób. Myślałem, że już na tym levelu będę mógł przejść. Czyli jeszcze poziom wyżej. Czyli nieuniknione skradanie się jak zwykle. Otwieramy. Kibdi habdichu. Jebdu. Dobra. Gościu popyla gdzieś daleko. Jestem niedaleko. Okej. Teraz pytanie, czy ja jakoś będę mógł. Oj, aha. Okej. Full focus. No, kurde, jaki on jest prędki. What? What just happened? Kościół? Aha. Gościu wywalił się na twarz. No i super.
Dzięki temu będę miał trochę więcej czasu na rozkminę. I oszczędził mi dużo kłopotu. Ale jakim cudem on się zwalił stąd? On chyba pijany był. Nieładnie tak pić na służbie. Zwłaszcza takie wysokoprocentowe, typu, nie wiem, woda, łycha i tym podobne. Chociaż zapewne są tacy ludzie, którzy bez tego nie daliby rady rozpocząć dnia. Na przykład do 2-3 piwek, nawet i tych 2%. Okej. Jeszcze wyżej? Nie. A może... No nie, no tędy. Ale dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Może tutaj jest jakaś kontrola? Może uda mi się obniżyć ten most? O! Hilu! Co ja zrobiłem? Poza tym, że podniosłem most. Czy ja sobie zwaliłem kłopoty? Chyba nie. No dobra, Dark Vision. Okej, okay, let's go. Teraz szybkie mignięcie tutaj do góry. Tylko niech mana mi się zregeneruje. Okej, okay, nie mamy przeciwników. Ohoho. That is good. No okej, okay, już widzę jednego. Widzę tutaj od cholery trochę. Ale mogę się tu dostać. Tak po cichutku. No, 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 no. Git. O! Je. Raz. Dwa. No i super, zgasiłem. No i super. Tam sobie gadają oczywiście o jakichś pierdołach. Chyba gadają teraz o tym zasilaniu, które im wyłączyłem tuż nad głową. Ciekawi mnie jedna rzecz. Czy damy radę po prostu ich zostawić w cholerę tutaj? Nic z nimi nie robić. I podczas powrotu z panem Sokołowem... No. Nic nie słyszałeś, nic nie widziałeś. No, zostaw mnie, no kurwa, no. Mamo, pomocy! O nie! Speed of light. Blink. Mrugnięcie. Mrugnięcie. Kolejne mrugnięcie. Dobra. Dobra, zostawmy ich już ich w spokoju. Po prostu biegnijmy do tego gościa. Zostaw mnie. No nie! Tego zdecydowanie się nie spodziewałem. Kurde. O, runa. Takie urozmaicenie. Ty. Chyba zjebałem. I to tak po całości. Bo teraz ja będę musiał tą samą trasą z Sokołowem wrócić. O nie! Naprawdę. Kurna macie. No dobra. Mówi się hoj. Czyli teraz muszę się tam dostać. Widzę już tutaj jednego typka. Teraz się jakoś dostać. Dobra. Teraz pstryk. O nie! O nie, zostaw mnie! O cholera, ej! Nie. Zostaw mnie. Ała. Ewidentnie dzisiaj mi nie idzie z tymi skrytobójstwami. Jakby to rozegrać? To jest dobre pytanie. No bo co? Teraz oni są tam. Dosłownie ich wszystkich zgromadziłem na samym dole. Ty chociaż? No kurwa, jest ich więcej. Ty no co? Kto mnie zauważył? Dobra, walić to. Jezus Maria! Dobra, skończyło się.
Umieraj, stary. Koniec tego dobrego. Umieraj. Kurde, jaki słaby ten pistolet. No i chuj. No i tyle było z niezabijania. Nie, zostaw mnie. Aj, wystrzelałem wszystkie pociski. Trochę szkoda. No ale cóż. Mówi się trudno i żyje się dalej, i żyje się dalej. Chociaż mogłem użyć tego załamania czasowego, bo jeszcze z tego skilla nie korzystałem. Co to? Coś dobrego? Coś niedobrego? Właśnie, użyjmy serducha. Tutaj mamy dosłownie jeden trinket. A, super. Chociaż lepsze to niż nic. Nie, nawet nie próbuj. Ja nie być pieściu. Ja nie być przewodnikiem prądu. Okej, tutaj jest domany. Wyłączyłem? Wyłączyłem. Chyba wyłączyłem. Co ja wyłączyłem? Chyba nie to, co trzeba. A jak mignę, to coś się stanie? Aha! Zwanshotuje mnie. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. Frustracja narasta. Pierwszy zgon. Naprawdę się tego nie... Pora się napić kawy i przemyśleć plan, jak to zrobić. Bo łącznie jest ich tam czterech. Jeden jest u góry i chyba trzech jest na dole. Runa. Jezus Maria, czemu ja musiałem się z tych strzałek powyzbywać? Nie. Dobra, zróbmy po staromodnemu. Szybki zwiad. Nie ten przycisk. Raz, dwa, trzy. Jezus Maria, ale jasno. Cztery. Dobra, ostatnie podejście. Nie! Powolutku, pomalutku, po cichutku. Co wy tam sobie gadacie? Cześć? Nikt mi tutaj nie przyjdzie? Przyjdzie. Dobra, to jest moja szansa. Może jednak niekoniecznie. Jezus Maria, nie wiem, jak to zrobić. Chociaż wiem, jak to zrobić. No idź, korwo, nie baguj się. Błagam. To nie jest czas na wygupy. Czemu ta gra bywa taka trudna? Albo po prostu ja jestem do bani i nie potrafię myśleć jak prawdziwy zabójca. To jest bardzo prawdopodobne, tak szczerze mówiąc. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Pójdziemy naokoło. Szybkie mrugnięcie, żeby nie było mnie słychać. Tutaj będzie mnie widać. O, mogę tam? Jezu, tak, idealnie. Chyba... Dark Vision. Mamy tutaj szczury. Tutaj jest jakiś generator. Tamtego gościa dam radę chyba upsiać. Okej, tutaj to było. Dobra. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Click-clock, motherfucker. Co się dzieje?
Nie. Ile was tu... Kurna macie, no. No i co ja mam teraz zrobić? A, już wiem, co mam zrobić. No. Tutaj. Tak szczerze... Palić go. Ryk, cyk, cyk. Ui! O, złamał kark. Super. I found you. Tam jesteś, gościu. Ale będzie snajper. Mówię wam. To będzie najpiękniejszy strzał. Ciung! No, na dwa strzały, nie najgorzej. Niestety tym razem musieliśmy pozabijać ludziów. Trochę unlucky, ale... Mówi się trudno. Dzień dobry. Mamy tu jakieś dobre pyszności? Białe szczury mamy. Takiego szczurka. No, idealnie. Nawet dwa. Będziemy latać jak oszalali. Ale dobra, tym razem nie wywaliłem się na tej głupiej bramie. Ja naprawdę się nie spodziewałem, że mnie to one-shotuje. Ja się spodziewałem, że nie wiem, odepnie mnie, zabierze mi, nie wiem, 10% HP max. A tu nagle ting i dead. Not big surprise. O Jezu, ja dopiero tam idę. O cholera, ja myślałem, że już jestem przy domu Sokołowa. Unlucky w hoj. Dobra, tam jest dopiero dom Sokołowa. Czy ja jestem w jakiejś neutralnej strefie, czy nie do końca? Tutaj widzę trupy. Tak, widzę trupy, widzę pieniądze. Biorę pieniążki. Ewentualnie jeszcze zobaczmy u góry. Kurde. No nie wiem. Czy już skończyć ten poziom z jak największą liczbą osób, które ją zabiję, czy nie. Bo w tym momencie już skasowałem ich 4. Czyli już chaos będę miał na dość wysokim poziomie. Chyba na high. Bo na low raczej nie powinienem mieć. No chyba, że ja nie rozumiem jeszcze tego systemu, co jest całkiem prawdopodobne. Gdzie ja idę? Tutaj idę. Czy to coś mi da? Obawiam się, że nie. Szkoda. Myślałem, że tam będzie coś ciekawego do zdobycia. Oh my god. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie. Jezus Maria, ja się dzisiaj drę jak jasny... To co? Co? Weź mnie zostaw! Szczurze! Wszystko mnie dzisiaj chce zabić. Pomocy! Nie podoba mi się to. No jeszcze tam mam przeciwników. Jeszcze tam jest ta zrąbana... wieżyczka. Czy co to jest już? Brama, wieżyczka, jednocześnie dwa w jednym. Ha! Mogę się jakoś tam dostać. Ty, a mogę ja to zepsuć? Szybka strzałka. I po kiego... No umieraj. O kur. Rozwaliło mu łepetynę. Było ich tylko dwóch czy więcej? Tak z czystej ciekawości. Bo mnie się wydaje, że było ich trochę więcej. Albo ja czegoś nie przyuważyłem. Ja git. Nie pozrzę się drzesz. Szybko sobie spłoniesz. Nie, ja nie chcę was zabić, co ty? Ja chcę was uwolnić. Co wy na to? Cześć.
I used to work there. Behind the painting there's a safe and the code is 294. 294. Gdzie jest ten safe? Gdzie jest ten safe? Tutaj jest safe. Ale może się nie wypstrykuj, stary, niepotrzebnie bez tych. Ewidentnie ta gra mnie dzisiaj nie lubi. Albo ja ją, albo oba naraz. No, otwórz. Halo? Okej. 2, 9, 4. Tak? Yeah. Mamy hajs. I tylko. Szkoda. Zobaczmy, co tu mamy. Okej, tam mamy czarma. Nie interesuje mnie. Runa mnie interesuje. Ryzyk fizyk? Chyba ryzyk fizyk. Doskoczę tam? Jeżeli odpowiednio... Udało się. Szybkie serducho. Tam jest runa. A gdzie ja teraz jestem? Na dach. No shit. No dobra. Mamy tu coś ciekawego? Tak będąc przy okazji. Mamy tutaj jedzenie. Spoko. Nie by trochę mi brakowało HP, ale bez przesady. Tu są też szczury nieszczęsne, które jedzą. Mamy tutaj trochę pieniędzy. Aha, bo ja z tej strony przelazłem. Dobra, spoko. Już rozumiem. Tu jest dom Sokołowa. A dom tego Sokołowa jest dość mocno strzeżony z tego, co widzę. Jezus Maria, zapominam, że ja mam double jumpa. Hello. Aj. No dobra. Bo ja tutaj widziałem jednego gościa. I zanim ja tam się dostanę, ja bym chętnie go... O właśnie. Skasował. Stryk. I tak już. Z mojego stealtha to nic nie wyjdzie. Pęk. Ja... Jit! Ktoś jeszcze tutaj przybiegnie? Tam jest jeden gościu. Okej. Życiu? Aha. Mogę cię wyłączyć? Przepraszam was na sekundkę. Powróty już przybyły. Musiałem szybko ogarnąć jedną rzecz, mianowicie pieska. Przebudził się, bo trzeba mu dać świeżą wodę, bo zaczął piszczeć. Nie to, że maltretuje psa, broń się Panie Boże, tylko po prostu to jest taki mały atencjusz. No niestety, na dziecko chihuahua, no to czego można byłoby się spodziewać? Mogę wejść? Dziękuję. Dark Vision? Ja już nawet strzałek nie mam. Dasz mi strzałki? Okej, okay, jedna strzałka, gold. Daj mi strzałkę, ja chcę strzałkę. Mam amunicję do pistoletu? Ty, mam. Ale wolę strzałkę, bo ma więcej dymydży. Dymydży, dymydży. Okej, okay, tutaj jest jeden gościu. Co ty tam niesiesz? On coś tam nosi. Nie zostawiam. Ty! Ja cię skasuję. Tak. Tu będzie himanifik. No i chodź. Okej. Dzień dobry, nie widzisz mnie? Hit pieją do wodzieje. Nie. Nikt nie słyszał, nikt nie widział, nikt nie czuł.
Teraz zobaczmy, czy uda mi się tego gościa złamszotować. Łepetynę. Ale chaos będzie w tym epizodzie przeogromny. Jezus Maria. Chuj, że już alarm został wzniesiony. Ty, ja mam granat. Jit! Nie wydaje mi się. Ty, ja mam przecież jeszcze podpalające. Kur... No, dobranoc! No, raczej długo nie byłbym w stanie być skryty. Idź spać! Dobra, trzeba się wycofać, bo już za duże zamieszanie się to zaczyna robić. Płoń. Płoń. Trochę brutalnie z mojej strony. No ale, mówi się trudno. Tyle było z cichego podejścia w tym epizodzie. Gdzie? Co? Jak? Kto mnie znajdzie? Nie znajdziesz mnie, stary. Może będziesz jedyną osobą, która nie zemrze. Albo i może. Jajit! To w ten sposób działa. Jeszcze więcej was jest? Oszaleliście? Brama. Nice. Nie chcę pieniądza. Ich nigdy za dużo. Aha. To mi smyrnęło mnie po pięcie. Ale tamte pozostały już niekoniecznie. Coś ciekawego mam tutaj do zgarnięcia? Tak, tą runę. Tylko jak ja się dostanę tam na dach? Mam tutaj jakąś panienkę, tutaj jest to. Rewire. Cześć. I need help. Nie potrzebujesz pomocy, co ty? Przecież ja ci nie... No i co udajesz, że ci biję? Nieładnie, no nieładnie tak. Gdzieś tutaj jeszcze powinien być jeden ludzi. No help. Będziesz dalej narzekać? Czy już nie za bardzo? Super! Fajny ragdoll macie! Czy ja naprawdę... Ty, ale jak ja mam tam się dostać? Tak szczerze mówiąc. To wszystko jest... Tutaj? I have a plan. Tak. I teraz robimy tak i tak. Mua! Już mnie nie powstrzymacie. Jestem najpotężniejszym zabójcą. Wrzucę ci zaraz granata i tyle będziesz miał z całej swojej zabawy. Yeet. I heard you there. Umieraj. Trochę mi głupio, że nie udaje mi się ich uciszyć. Tak lekko rzecz ujmując. Co to? A, winda. Winda, spoko sprawa. Czyli muszę pójść teraz po ten olej. Hono tu mordo. Mogę z tobą pobiec? Mogę z tobą pobiec. No i petarda oferta. Chodź. Teraz cię mogę wystrzelić w górę?
w górę miało być, nie w dół. Chyba, że mnie wyrzuci Shinji. Aha, mnie to tutaj wyrzuciło. No to przepraszam bardzo, idziemy do góry. O, mater dia, quesadilla. Co ja pocznę z tą grą? Myślałem, że to pójdzie, nie wiem, na górę. A. Jasne. I tutaj powinien być Sokołow. Strzałki? Nie. Niestety, ale nie. Co my tu mamy? Notatki. Anton Sokołow. Kasa. 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 Kasy nigdy za wiele. Teraz mi dajesz strzałki usypiające? Ty chuju! Nie podoba mi się to. O? Czyżby więcej olei? Tak, jeszcze są chyba raz, dwa, trzy, cztery. A, to jest wypełnianie pustego, a pustego jeszcze nie znalazłem. Ale szkota. Gdzie ja idę? Idę sobie... Jest Sokołow. Ale uno momento, por favor. Aha, u niego jest runa. No to... Nie będę uwijał. Cześć! How did you get past all the guards? Your tattoo is quite unusual. It is reminiscent of markings I've studied on cave walls far from the city. Who sent you? Piero? That jealous fool. There's no need to be his lap hound. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything Piero dreamed up. Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? Okay. I don't know how you got past all the defenses, but I think I can assume if you wanted me dead, well, we wouldn't be having this conversation. No raczej. Everything within my power to give you is yours. If you'll just let me go, I can see you are an intelligent man. So you understand there will be repercussions if you should harm me. I am the royal physician, head of the Academy of Natural Philosophy. Stay back! Have you no heart? Please! Before you do anything rash, I think we can come to an agreement. It doesn't matter who sent you. Czyli muszę cię po prostu uśpać. To po to mi były te strzałki. O, formułę znalazłem na napój. Masz tutaj gdzieś do wypełniania? Missing vial. Okej. Dobra, zaczyna mi się nudzić twoje gadanie. Aha, czyli ja teraz będę musiał go zanieść wszędzie. Test subject. No, widzę. Okej. Czyli to tak trochę z miłosierdzia cię tutaj wypuściłem. No ale okej. Mamy tutaj Sokołowa. I tym oto śpiącym człowieczkiem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, zwłaszcza pierwszy wierszyk. No tak w zasadzie już drugi, który słyszycie na tym kanale. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego dzionka. Ciao!